To jest podcast Esri Polska. Posłuchaj i dowiedz się, jak wykorzystać technologię przestrzenną w podejmowaniu dobrych decyzji. Dzień dobry, Mateusz Maślanka, Esri Polska. Moim i Państwa gościem jest dziś pani Beata Janowczyk, zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i koordynator utrzymania i rozwoju systemu GIS-BEN. Bezpieczeństwo Narodowe. Dzień dobry, Pani Dyrektor. Witam Państwa bardzo serdecznie. Czym na co dzień się Pani w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmuje? Aktualnie nadzoruję pracę merytorycznych wydziałów centrum, zaczynając od oceny ryzyka, oceny ryzyka zagrożeń poprzez planistykę w obszarze zarządzania kryzysowego, poprzez ochronę infrastruktury krytycznej. Nie każdy wie, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zajmuje się także ochroną infrastruktury krytycznej. Jesteśmy unikalni pod tym względem w skali świata, ponieważ mamy instytucje, które na szczeblu centralnym zajmuje się takim tematem. Poza tym w mojej kompetencji jest także współpraca międzynarodowa z organizacjami międzynarodowymi, w tym NATO, Komisja Europejska, OECD czy ONZ. ONZ, z uwagi na to, że pełni funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego dla ONZ w ramach wdrażania ramowego programu działań Sendai w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof. To nie są tylko organizacje pozarządowe, mamy także współpracę z państwami członkowskimi, realizujemy współpracę bilateralną, ale także w związku z z tym, że katastrofy z zagrożenia nie znają granic. Współpracujemy z bardzo wieloma podmiotami i państwami, między innymi w ramach sieci dyrektorów generalnych Centrów Zarządzania Kryzysowego Unii Europejskiej. Ale co jeszcze warto podkreślić? Rządowe Centrum Bezpieczeństwa to także Centrum Zarządzania, Krajowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. I tutaj to akurat miejsce jest znane Państwu, bo z tego miejsca właściwie napływają do Państwa alerty RCB. Natomiast takim głównym zadaniem Krajowego Centrum jest monitoring zagrożeń, ale także zapewnienie przepływu informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. I tutaj mieści się w ramach tego system GIS, który zaczęliśmy tworzyć. No właśnie, wspomniała Pani tutaj magiczne słowo GIS, czyli systemy informacji geograficznej. I moje pytanie jest takie: w jakim momencie swojej kariery spotkała się Pani z narzędziami GIS? Nowoczesne. Technologie, może nie nowoczesne, ale innowacyjne technologie dla zarządzania kryzysowego, fascynowały mnie właściwie od zawsze, odkąd pamiętam. Zaczynałam pracę w Ministerstwie Środowiska, a potem w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, i tam zrodził się taki pomysł, żeby stworzyć tego typu system na potrzeby zarządzania kryzysowego. Co prawda, oczywiście, zaczęłam od powodzi, bo stamtąd się wywodzę i najpierw pracowałam w systemie. Hmm, w związku z powodzią, na przykład w czasie powodzi w roku 2010, tam system był wykorzystywany, ale nie tylko system GISowy, owy także zobrazowania satelitarne. Wtedy okazywało się, że tego typu narzędzia są bardzo potrzebne i można je wykorzystywać także przy innych zagrożeniach, i to było moim celem i priorytetem. Tym bardziej e, zainspirował mnie projekt, w którym brałam udział jako hydrolog. To był projekt realizowany w ramach pomocy Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dla Gruzji. I tam stworzyliśmy system który miał na celu ochronę przeciwpowodziową Gruzji. Od samego początku, od zbierania danych, wrzucania ich do modelu hydrologicznego, no i oczywiście tam główne zastosowanie miał system GIS. Była także przygoda z systemem ochrony przeciwpowodziowej Sudanu, za który zresztą rząd polski otrzymał podziękowanie od prezydenta Sudanu wtedy. I idea moja była taka, żeby tego typu system, Stworzyć w Polsce, a takiego systemu nie było. Tworzyliśmy system e, pomocowy w ramach wsparcia międzynarodowego w innych krajach, a w Polsce takiego systemu nie było. Więc moim marzeniem było stworzyć taki system w Polsce. Trwało to bardzo wiele lat, ale w końcu się udało. A skąd inspiracje na takie dzieła, które wspierają mieszkańców, wspierają obywateli Polski? Od lat jednym z moich zadań w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jest reprezentowanie Polski i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na forum międzynarodowym. Wspomniane już spotkania sieci dyrektorów generalnych. Dają ogromną inspirację. Mam szansę poznać zastosowanie różnego rodzaju technologii w innych krajach, ale to także kwestia tego, że jestem krewym punktem kontaktowym dla ONZ-u i tutaj mam okazję poznawać ludzi z całego świata, spotykać się z nimi, wymieniać się doświadczeniami, to szerza horyzonty i dzięki temu no, mam. Wizję, w jaki sposób można pewne rzeczy wykorzystać i zobrazować na mapie e, chociażby zagrożenia, które są istotne dla bezpieczeństwa narodowego. Aktualnie pełniąc funkcję koordynatora do w spraw tworzenia i utrzymania systemu GISBEN, bezpieczeństwo narodowe, mam szansę z kolei bywać na konferencjach e, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych z obszaru wykorzystania e, tych technologii. I to, bardzo inspiruje. To tak inspiruje, że dzięki temu, że w ogóle bywałam na tego typu konferencjach, widziałam w jaki sposób stworzyć taki system, bez tego by się to zdecydowanie nie udało. Co jeszcze? No przede wszystkim myślę, że najważniejsi są ludzie. I to, że spotykam się z ludźmi, poznaję ich, poznaję ich możliwości i tworzymy razem. Pewne rozwiązania to daje taki potencjał, że właściwie chyba to jest najważniejsze we wszystkim: ludzie. Ludzie są najważniejsi. I dzięki temu, że na przestrzeni mojej pracy zawodowej, zaczynając ochrony, od ochrony przeciwpowodziowej, miałam okazję poznać prawdziwych pasjonatów, to daje ogromny potencjał i siłę nam do wspólnego działania. Gdzieś tam na końcu się pojawia właśnie sukces. Dzięki współpracy, koordynacji pracy, wymiany doświadczeń. I w tamtym roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa otrzymało nagrodę z ręki samego Jacka Dangermonda e, dotyczącą Special Achievement in GIZ Award za system GIS-COVID-19. Jestem bardzo ciekaw, jak taka współpraca, jak taka praca się zaczyna, co właśnie stoi za sukcesem takiej realizacji, takiej pracy i jak taki system może powstawać. Um, otrzymanie nagrody w zeszłym roku było nieprawdopodobnie motywujące. Um, muszę przyznać, że wydaje mi się, że dużo bardziej jesteśmy doceniani za granicą. Niż we własnym kraju. Oczywiście nie robimy tego po to, żeby nas ktoś doceniał, tak? Robimy to dla wyższych celów. Niemniej jednak jest to bardzo motywujące i wspiera nas w działaniu. Także to było bardzo, bardzo miłe doświadczenie. Natomiast sukces? No, sukces to przede wszystkim połączenie wizji, determinacji, ale także, tak jak powiedziałam, znalezienie pasjonatów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Ale kto wie, może to ja. Po prostu nie przyjmowałam do wiadomości opinii innych, którzy twierdzili, że nie da się stworzyć systemu tego typu bez środków finansowych, bez dodatkowych etatów. Dla mnie zawsze było i jest wyzwaniem przekształcanie niemożliwego w możliwe. A gdy coś się nie udaje, wtedy wyciągam wnioski i podchodzę do rozwiązania problemu w inny sposób, ale przy tym determinacja bardzo pomaga. To jest jednak ten czynnik, który zdecydowanie wspiera w działaniu, ale także taka idealistyczna wizja, że garstka pasjonatów może dokonać rzeczy, których nie dokonałaby rzesza ludzi. I to daje nam wspólną siłę wspólną siłę, daje także ta wspólna idea i przeświadczenie, że nasze działania realnie przekładają się na ratowanie życia i zdrowia ludzi, co jest najważniejsze i tak się zaczęła właściwie nasza przygoda z systemem GIS. Tak jak wspomniałam od samego początku w pracy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, marzyłam o tym, żeby stworzyć tego typu system na potrzeby bezpieczeństwa narodowego. Kropla drąży skały. Zbierałam doświadczenie Przygotowywałam się, tworzyłam zespół ludzi, którzy mieli także za, za sobą doświadczenie w pracy w GIS-ie, i się udało. Stworzyliśmy mm, Właściwie wieczorami, nocami, weekendami system, który okazał się skutecznym narzędziem do gromadzenia i udostępniania podmiotom zarządzania kryzysowego, informacji o sytuacji epidemicznej, ale także stworzyliśmy coś nieprawdopodobnego. Stworzyliśmy narzędzie, które potrafiło prognozować rozwój epidemii w zależności od wprowadzanych lub wycofywanych obostrzeń, i mam tutaj na myśli model epidemiologiczny, interdyscyplinarnego. Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego stworzony pod kierownictwem doktora Franciszka Rakowskiego. I to było narzędzie, które właściwie było najcenniejszym, jedno z cenniejszych doświadczeń, ponieważ zintegrowaliśmy świat nauki z administracją i to realnie przekładało się na działania na podejmowanie decyzji przez decydentów na przykład w związku z wprowadzaniem lub właśnie wycofywaniem obostrzeń i to było bardzo bardzo inspirujące że nam tego typu działanie się udało wdrożyć i no Nawiążę jeszcze właśnie do tych ludzi, których mam wokół siebie, których mamy. Wokół nas jest naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy czują potrzebę, aby nieść pomoc innym. Praca w administracji jest często pracą, bym powiedziała, od podstaw, ale także taką pracą dla idei. I ja miałam szczęście poznać tych ludzi, a teraz wystarczyło ich tylko zgromadzić w jednym miejscu i stworzyć zespół, który, dla którego właściwie nie ma rzeczy niemożliwych. A jak się ma ze sobą takich ludzi, dla których nie ma rzeczy niemożliwych, to wtedy dzieją się tak zwane prawdziwe czary z mleka. Ja bardzo lubię to określenie i to właśnie się wydarzyło. No i imperatyw wewnętrzny, żeby tworzyć coś z niczego, ale także wizjonerstwo pomaga, ale także taka ogromna przyjemność z, ze współpracowania z innymi ludźmi i tworzenia czegoś bardzo, bardzo ważnego na potrzeby innych. Jasne, powstało konkretne dzieło i epidemia minęła. Oczywiście system wciąż działa, ale przyszły, czy też znajdują się, cały czas występują pewne inne zagrożenia. <laughs> cały czas występują pewne inne zagrożenia. I w jaki sposób w tym momencie system funkcjonuje? Jakie zadania powinien spełniać, czy spełnia, albo po prostu jak on w tym momencie wygląda. Udało nam się rozwinąć system. Najpierw to było tylko tak, jak no, wspominałam, walka z pandemią, ale to też była nieprawdopodobna inicjatywa. Warto o tym wspomnieć, bo to była oddolna inicjatywa. My stworzyliśmy system grupką pasjonatów w ramach. Tej grupki byli przedstawiciele administracji rządowej. Tutaj mam na myśli Kancelarię, Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Zdrowia, ale także była Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych i Centrum Zdrowia. Był też świat nauki. Bez tego byśmy nie dali rady nic tworzyć. Dzięki światowi nauki udało nam się wykorzystać ich doświadczenie, wiedzę, ale także narzędzia i technologie. Mam tutaj na myśli sztuczną inteligencję i Big Data i to było wykorzystywane przy okazji modelu prognozowania rozwoju pandemii. I to jest tak nasze ogromne doświadczenie. W ramach naszego systemu był także przedsiębiorca, myślę tu o firmie Esri, która bardzo nas pomogła, wspierała i szkoleniami, i doświadczeniem, ale także właściwie za, za darmo stworzyliśmy wspólnie system gisowy owy I, I to było bardzo cenne doświadczenie. Niemniej jednak podkreślę, to była praca bardzo wielu podmiotów i tutaj y, byli także przedstawiciele resortu obrony narodowej y, dowództwo komponentu wojska obrony Cyberprzestrzeni, było także Wojska Obrony Terytorialnej, ale także Ośrodek Rozpoznania Obrazowego. To było nieprawdopodobne osiągnięcie, że oddolnie udało nam się stworzyć system, który um, udostępniliśmy decydentom, służbom, analitykom i pracownikom kom. centrów zarządzania kryzysowego. I właściwie dopiero później, najpierw stworzyliśmy system, a dopiero później martwiłam się, jak znaleźć pieniądze na jego utrzymanie. Natomiast wiedzieliśmy, że stworzyliśmy system, który można wykorzystać w każdym celu i system, który funkcjonuje i działa, i można go przenieść także na inne zagrożenia. I zostaliśmy docenieni, docenieni a, tym rozwiązaniem przez a, premiera, który. Mm, no właściwie dzięki temu systemowi wróciliśmy znowu do siedziby bezpośrednio przy premierze i pod jego bezpośrednie zwierzchnictwo. Mam nadzieję, że już na dobre. No i wtedy dostaliśmy także polecenie rozwoju tego systemu pod kątem innych zagrożeń. Na początku to oczywiście była kwestia związana z wojną w Ukrainie, agresją Rosji na Ukrainę i kryzysem uchodźczym. I pod tym kątem cały czas monitorujemy sytuację, rozwijamy się. A um, system jest. Uh... Nieprawdopodobnym narzędziem do tego, żeby właściwie ad hoc przygotowywać różnego rodzaju dashboardy pod kątem zagrożeń, które się pojawiają. I tak wykorzystaliśmy system pod kątem monitorowania sytuacji na odrze. Dzięki temu systemowi udało nam się uniknąć katastrofy ekologicznej, która miała miejsce w zeszłym roku. Dlatego, że z tego systemu nie tylko korzystały podmioty administracji, ale także inne podmioty, które mają duży wpływ chociażby na zasolenie wód. I i to było, było to rozwiązanie, które w dalszym ciągu realizujemy. Nie realizujemy tego sami, dlatego że ideą systemu jest to, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa stworzyło narzędzie, które może być wykorzystywane przez innych. To jest narzędzie dla podmiotów zarządzania kryzysowego. To jest najważniejsze i to te podmioty zarządzania kryzysowego decydują właściwie, jakie dane tam się powinny znaleźć. Oczywiście to jest idea fix, natomiast no, tutaj wykorzystaliśmy to narzędzie w ten sposób, że my daliśmy oprogramowanie i dostęp do tego systemu. Na i główny inspektor ochrony środowiska dał dane i cały czas aktualizuje dashboard Odrzański pod kątem właśnie monitorowania sytuacji na Odrze. Inne, inne zagrożenia w tej chwili. Mamy i rozbudujemy dashboard dotyczący afrykańskiego pomoru świn i ptasiej grypy. To są zagrożenia, które cały czas występują w kraju i my je monitorujemy. Ehm, oprócz tego, cały czas na bieżąco monitorujemy sytuację związaną z rozwojem COVID-19. Ehm, dlatego, że na portalu gov.pl istnieją dashboardy, które stworzyliśmy na potrzeby monitorowania sytuacji, zarówno w obszarze rozwoju epidemii, ale także jeżeli chodzi o kwestie szczepień. Mało kto wie, że te mapki, które istnieją na tej stronie, są realizowane niemal od początku pandemii, codziennie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, właściwie przez dwie, trzy osoby, i to cały czas funkcjonuje o skali właściwie tego, że tego typu narzędzie jest potrzebne dla Społeczeństwa dla budowania świadomości w ogóle o zagrożeniach świadczy liczba odsłon tych dashboardów. No można powiedzieć, że. Przekroczyliśmy 33 miliony odsłon tych map, co bardzo dużo świadczy i bardzo dużo daje nam takiego poczucia dobrej roboty, że faktycznie to, co zrobiliśmy, to jest potrzebne. Co dalej? No w tej chwili budujemy swoje zdolności nadal. Pod kątem rozwoju dashboardów pracujemy nad dashboardem dotyczącym suszy. I powodzi. To oczywiście jest bliskie mojemu sercu z uwagi na to, że wywodzę się z gospodarki wodnej. Natomiast pracujemy także nad dashboardem, który byłby przeznaczony. Dla zagrożeń, które niekoniecznie powinny być jawne. Mam na myśli tutaj zagrożenia chociażby w obszarze dezinformacji, działań hybrydowych czy ataków cybernetycznych. No, należy zwrócić uwagę na to, że Polska w związku z wojną w Ukrainie jest w tej chwili jednym z bardziej atakowanych krajów na świecie i to warto by było także pokazać na dashboardzie, natomiast musimy stworzyć system niejawny do tego. I też nad tym pracujemy. Siłą RCB jest to, że działamy międzyresortowo i ponadresortowo. Koordynujemy zbieranie danych, na podstawie których tworzymy analizy uwzględniające działania wielu ministerstw, urzędów centralnych, czy nawet jednostek samorządu terytorialnego. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, kierujemy się potrzebą podmiotów zarządzania kryzysowego i faktycznie chcemy przełożyć się na realne potrzeby to, co tworzymy. To, co tworzymy, to, czym się zajmujemy, e, czyli przede wszystkim pod kątem ochrony życia i zdrowia ludzi, ochrony e, infrastruktury krytycznej, ale także środowiska naturalnego. Celem systemu jest także wsparcie, no tak jak mówiłam, e, procesu podejmowania decyzji to jest budowanie świadomości sytuacyjnej. I tutaj duży obszar, Zainteresowań naszym to jest baza sił i środków, czyli wsparcie podejmowania decyzji w obszarze działań, które powinny być podjęte w sytuacji, kiedy zagrożenie się zmaterializuje. I nad tym aktualnie pracujemy. Mam nadzieję, że niebawem ukończymy aplikację, która pomoże nam zbierać i aktualizować dane dotyczące sił i środków, które mogą być wykorzystywane w sytuacji wystąpienia konkretnego zdarzenia. Patrząc na system Gizben, na takie długoterminowe cele, jak ten system GISBEN będzie wyglądał, jak powinien wyglądać za dwa, a może nawet za pięć czy też dziesięć lat, jak on będzie wpływał na życie po prostu mieszkańców. No, dobre pytanie. Znakomite wprost. Moją ideą i właściwie takim marzeniem jest stworzenie systemu, który byłby odpowiedzią na pytanie, co nam zagraża, na ile to jest. Istotne, jak temu przeciwstawić się. I tutaj nie myślę tylko o takim typowym reagowaniu na sytuacje kryzysowe, tylko bardziej ograniczenie ryzyka katastrof. To jest moc właściwie, którą powinniśmy wykorzystać. Warto tutaj dodać, że zarówno ONZ, jak i Bank Światowy powtarzają, że jeden dolar wydany na przeciwdziałanie potrafi zaoszczędzić nawet 15 dolarów na usuwanie skutków wystąpienia sytuacji kryzysowej. I tutaj bym chciała, żeby ten system skupił się także na przeciwdziałaniu i na przykład poprzez to, że będziemy tworzyć bazę strat spowodowanych katastrofami albo mapę ryzyk na terenie kraju. I to także byłoby fantastyczne narzędzie do tego, żeby ludziom udostępnić tą informację, żeby każdy wiedział, jakie ryzyka, jakie zagrożenia występują na danym terenie. To jest właśnie element budowania świadomości. To jest element wzmacniania odporności społeczeństwa. Dlatego, że nie nie możemy mówić o odporności państwa bez odpornego społeczeństwa. To jest jeden z podstawowych elementów, na który powinniśmy się skupić. Kolejną ideą, totalnie bym powiedziała taką na kolejne lata, i takie mam plany, to jest rozwinięcie dashboardów o zagrożeniach. Które określamy i identyfikujemy w raporcie o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego. To są zagrożenia, które są istotne z punktu widzenia poziomu centralnego, i to są zagrożenia zarówno naturalne, jak i spowodowane intencjonalną działalnością człowieka. I w tym kierunku będziemy dążyć, żeby stworzyć dashboardy, zanim wystąpi zagrożenie, przygotować się do monitorowania danego zdarzenia. Zanim ono się pojawi, tak, żeby znowu ad hoc nie trzeba było po nocach, weekendami tworzyć rozwiązań, tylko żeby to było już gotowe. Mało tego, żeby było gotowe, zasilane danymi, tak, żeby te dane wykorzystać w tym celu, żeby też prognozować rozbój zdarzenia, wykorzystując sztuczną inteligencję, um, nauczanie maszynowe. To są narzędzia, które są już dostępne, które my możemy wykorzystywać, tylko do tego potrzebujemy dane. Problem w Polsce jest taki, że nie mamy baz danych o zagrożeniach. System daje, bym powiedziała, rozwiązanie może tymczasowe, albo coś w rodzaju Bypassa, tak, że będziemy gromadzić te dane. Natomiast ideą jest także gromadzenie tych danych, ale z różnych systemów, integracja systemów. To jest także moc tego narzędzia Argisa, które możemy wykorzystać i będziemy je wykorzystywać w przyszłych latach. Ideą jest także, tak jak mówiłam już wielokrotnie, budowanie świadomości sytuacyjnej. Nie da się zbudować świadomości sytuacyjnej bez. Integracji różnych danych i stworzenia platformy do gromadzenia tych danych. Mam tu na myśli dane satelitarne, dronowe czy mapy e, różnego rodzaju zagrożeń, czy także w ogóle dane statystyczne, które gromadzimy razem na przykład z Głównym Urzędem Statystycznym. I to jest także to, co będziemy chcieli rozwiązać, e, stworzyć rozwiązanie dla tych problemów czy wyzwań. W swoich rozmowach e, staram się dotykać również spraw społecznych. Według Konstytucji kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Dodatkowo w świetle raportu Global Gender Gap Report kobiety w Europie Środkowo-Wschodniej będą miały równy status ekonomiczny, prawny, społeczny dopiero w 2128 roku. Co oznacza, że nie tylko moja córka, może nawet i nie tylko moja wnuczka e, będą mogły z tych praw równych korzystać względem mężczyzn? W takim razie, w tym takim trudnym świecie, de facto dla kobiet, co by pani radziła, w jaki sposób odnieść sukces? Ta wizja przyszłości może przerażać. Natomiast. E... Mój przykład jest dowodem na to, że to nie musi tak wyglądać. Zaczynałam pracę w administracji rządowej od najniższego merytorycznego stanowiska. Zresztą, tak jak mówiłam, w ochronie przeciwpowodziowej. Nie znałam nikogo w tym środowisku. Dotarłam do najwyższego merytorycznego stanowiska, zastępcy dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jest to najwyższe merytoryczne stanowisko. Wyżej już jest tylko stanowisko polityczne, a ja jestem, tak jak powtarzam, merytorystą i, i zawsze nim będę. Moje doświadczenie pokazuje, że kobiety może i nie są. Traktowane w bardzo wielu środowiskach na równi z mężczyznami, ale to nie znaczy, że to nie jest możliwe. Kobiety w tym momencie są bardzo cenione. Dlaczego? Dlatego, że mm... Często musimy więcej wiedzieć, być lepiej wyedukowane, bardziej się starać, więcej pracować. Ale coraz częściej kobiety w administracji, kobiety w policji, kobiety w wojsku osiągają stanowiska decyzyjne i tego należy się trzymać. Myślę, że ta sytuacja utwierdza nas w przekonaniu, że mamy moc, mamy potencjał i należy. Ja bym powiedziała, dążyć do tego, żeby ta sytuacja się poprawiała. I wydaje mi się, że wizje dotyczące tego, że no właściwie to nie mamy szans. To gdzieś tam trzeba z tyłu głowy mieć, natomiast trzeba dążyć do zupełnie czego innego. Trzeba się starać i myśleć o tym, że naprawdę możemy zmieniać perspektywę i zmieniamy to. Przykładem, no właśnie jest to, że jestem pierwszym dyrektorem kobietą w rządowym centrum bezpieczeństwa. To też dużo mówi i w jaki sposób zmienia się rola kobiet. Warto tutaj podkreślić, że jako krajowy punkt kontaktowy do spraw wdrażania ramowego programu działań Sendai w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof jestem równocześnie punktem kontaktowym dla ONZ w kwestii opracowania tak zwanego planu dotyczącego równouprawnienia kobiet w obszarze ograniczenia ryzyka katastrof. Tutaj myślę o zaangażowaniu kobiet w działania w sytuacji wystąpienia zagrożeń, to także udział kobiet właśnie w strukturach systemu zarządzania kryzysowego czy w ogóle bezpieczeństwa narodowego. I tego typu plan razem z innymi państwami ONZ-owskimi jest przygotowywany, opracowany, który właśnie ma na celu uniknięcia tej sytuacji, że dopiero nawet nie wiem kiedy, w, w, jak, jak pan wspominał, w 128. W 128 roku osiągniemy równouprawnienie. No, naszym celem jest to, żeby jednak e, stało się to wcześniej. Tego w zasadzie sobie i nam wszystkim i pani życzę, e, żeby to zdecydowanie wcześniej e, się ziściło. E, pani dyrektor. Pani Beato, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj i życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo pięknie dziękuję i do usłyszenia. To był podcast Esri Polska. Chcesz dowiedzieć się więcej o systemach informacji przestrzennej? Obserwuj nasze media społecznościowe. Do usłyszenia w następnym odcinku.